Proszę Państwa, więc do podjęcia tego tematu zainspirowała mnie wypowiedź ukraińskiej pisarki, filozofki Oksany Zabłuszko, która dokładnie 24 lutego ubiegłego roku, w dniu zaostrzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, gościła na spotkaniu autorskim w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie z okazji premiery jej książki Planeta Piorun. Wówczas właśnie powiedziała, że wojna zaczyna się od języka. Każdym razem, kiedy słyszę o konflikcie na Ukrainie, mówiła, to się wzdrygam, bo nie ma żadnego konfliktu na Ukrainie. Jest atak, jest ofensywa przeciwko Ukrainie, która trwa od 2014 roku. Ta wypowiedź oczywiście zdradza niezaskakującą w wypadku kobiety pióra wrażliwość na język, na pewną świadomość znaczenia słowa, jego jakiejś wagi dla opisu rzeczywistości i dla kształtowania pewnego wyobrażenia o tej rzeczywistości. Przedmiotem mojego zainteresowania są wyrazy używane w polskich tekstach publicystycznych, informacyjnych dla opisu rosyjskich działań zbrojnych rozpoczętych na terenie Ukrainy 24 lutego 2022 roku. Przy czym nie chodzi przy tym o wspomniane w wypowiedzi pisarki rozróżnienie konflikt, atak, ale chodzi mi o szereg synonimiczny: atak, inwazja, agresja oraz napaść. Konflikt, podobnie jak wojna, w strukturze semantycznej ma takich symetrycznych, powiedziałabym, aktantów. Wojna określa zorganizowaną walkę zbrojną prowadzoną na szeroką skalę przez dłuższy czas, w której uczestniczą państwa, narody bądź duże grupy społeczne. Konflikt zaś to stan, w którym dwa podmioty, pojedyncze osoby, grupy czy państwa nie zgadzają się pod jakimś względem, dążą do osiągnięcia celu nieakceptowalnego dla drugiej strony. Każda jednak uważa, że za właściwe powinny zostać uznane jej poglądy, cele, chce do tego doprowadzić wszelkimi sposobami, nawet jeśli drugiej stronie może stać się w związku z tym coś złego. Interesujących mnie rzeczownikach, czyli właśnie w ataku, w inwazji, w agresji, napaści, istotnym elementem czy aspektem obrazowania sceny za pomocą tych wyrazów jest, powiedziałabym, ukierunkowana uwaga obserwatora. Ważniejszą rolę przypisuje się tylko jednemu aktywnemu sprawcy, a drugi jest tylko obiektem działania, wierną ofiarą. Dobrze oddają te różnice rysunki dziecięce, których tematem jest wojna albo atak zbrojny. No i tu właśnie wyraźnie widać, jak przy ataku no jakoś zauważany jest ten jeden sprawca, a przy wojnie mamy wyraźnie dwie, jakieś dwóch aktantów. Orientacyjna frekwencja tekstowa interesujących mnie wyrazów oddana przez statystyki i wyszukiwarki Google'a po wpisaniu w okienko wyszukiwarki odpowiednich odpowiedzi w postaci atak Rosji na Ukrainę i rosyjski atak na Ukrainę, inwazja Rosji na Ukrainę i rosyjska inwazja na Ukrainę, agresja Rosji na Ukrainę i rosyjska agresja na Ukrainę oraz napaść Rosji na Ukrainę i rosyjska napaść na Ukrainę w jakimś stopniu weryfikuje takie intuicje dotyczące obecności w tekstach interesujących mnie wyrazów w kontekście wojny na Ukrainie. Zaznaczam jednak, że jakby nie interesuje mnie w tej chwili tak naprawdę stopień rozpowszechnienia wymienionych słów, to nie jest przedmiot analizy, natomiast wykorzystuję tu internet jako no, taki korpus językowy. W słownikach współczesnego języka polskiego interesujące mnie rzeczowniki są właściwie opisywane jako synonimy dokładne, co zresztą skutkuje
wzajemnymi odwołaniami w definicjach znaczeniowych, odwołaniami, które noszą czasem nawet znamiona logicznego, błędnego koła. Tutaj podaję Państwu tylko przykłady z Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz ze słownika pod redakcją Dunaja, ale właściwie sytuacja przedstawia się bardzo podobnie także w innych słownikach. Zwróćmy uwagę, że polskie słowniki synonimów rejestrują także inne słowa, które współtworzą to pole pojęciowe, jak uderzenie, najazd, wtargnięcie, natarcie, najście, ofensywa, szturm czy nawała. Notabene niektóre wykorzystywane są również w objaśnieniach znaczeń rzeczowników, które mnie interesują, czyli napaść, atak, inwazja i agresja, więc w słownikach ogólnych. Tamte jednak, które wymieniłam, jak wskazuje taka bardzo zgrubna kwerenda internetowa, w takim ogólnym odniesieniu do wojennych działań Rosji przeciw Ukrainie albo w ogóle w tekstach te słowa nie są używane, jak na przykład nawała czy najście, albo też ich obecność, jak w wypadku rzeczownika uderzenie, jest właściwie zupełnie marginalna, albo też ich odniesienie ogranicza się do działań zbrojnych podejmowanych przez Rosję w wybranych punktach Ukrainy jako, powiedziałabym, pewna część strategii wojennej prowadzącej do zdobycia określonych celów militarnych, na przykład pewnych obiektów wojskowych, miast czy regionów. Czytamy na przykład o szturmie na Azowstal. Azowstal to, przypominam, ukraiński kombinat metalurgiczny w Mariupolu. W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę służył jako fort, właściwie wojskowy. Czytamy o szturmie na Cherson, Bachmut, Kijów, Soledar, o ofensywie na Bachmut i Kijów, natarciu na czterech kierunkach Bachmutu, Marianki, Awdijiwki czy Łymanu. Nie może ujść uwadze fakt, że spośród wszystkich leksemów tego pola największą aprobatę uzualną w odniesieniu do wydarzeń w Ukrainie uzyskały wyrazy pochodzenia obcego, a dokładnie internacjonalizm. Takimi są przecież agresja, atak i inwazja. Także występujące w tekstach z trochę innym odniesieniem, mianowicie słowo szturm i ofensywa, są zapożyczeniami. Drugi z nich również ma charakter internacjonalny. Z kolei rodzima napaść, chociaż używana w interesujących nas kontekstach, jest tekstowo właściwie najmniej licznie reprezentowana. Być może ten fakt stanowi potwierdzenie diagnozy autorów projektu badawczego APROVAL sprzed dekady. Przypominam, że projekt ten dotyczył adaptacji wyrazów obcych w języku polskim i czeskim i wówczas autorzy zauważyli, że zapożyczenia w porównaniu z ich rodzimymi ekwiwalentami brzmią dobitnie i mogą wydawać się użytkownikom języka bardziej sugestywne, być nośnikami silniejszych ocen, zwłaszcza negatywnych. Być może są bardziej użyteczne także w funkcji hiperbolicznej. Wtedy badacze ilustrowali to zjawisko na przykład takimi parami leksemów jak kuriozalny, osobliwy, dewastować, niszczyć, gigantyczne, ogromne, eksplozja, wybuch i tak dalej. No i w każdej parze wyraz zapożyczony sugeruje większy rozmiar desygnatu, większe nasilenie cechy. Nie bez znaczenia dla pewnej atrakcyjności możliwych do użycia słów, chodzi zwykle o to, by jak najdobitniej, jak najsugestywniej nazywały działania Rosji w Ukrainie, jest coś, co nazwałabym stabilizacją wyrazu w polszczyźnie. Im starsze słowo, tym ta atrakcyjność jest mniejsza, tak jakby z użyciu
podlegała jego siła jako nośnika intensywności. Jeszcze w słowniku Samuela Lindego rejestrowane są tylko napaść i atak z wariantywną wtedy ortografią attack przez 2T, a więc zapisem takim jak w języku francuskim, z którego wyraz został zapożyczony, co może dowodzić niepełnej jeszcze wówczas adaptacji pożyczki, a więc pożyczki wówczas relatywnie jeszcze świeżej. Pozostałe wyrazy, mianowicie inwazja, agresja, mają dokumentację leksykograficzną późniejszą, są rejestrowane dopiero w słowniku warszawskim, można więc przypuszczać, że pojawiły się w polszczyźnie w drugiej połowie XIX wieku. Z uwagi na ograniczenia czasowe, pomijam w moim wystąpieniu kwestie dyskusyjne dotyczące samego rozumienia synonimi, z jednej strony jako tożsamości odniesienia wyrazów, z drugiej jako wymienności w tych samych kontekstach. No powiem tylko najkrócej, że traktuję synonimię jako taką relację wyodrębnioną wyłącznie ze względu na tożsame znaczenie desygnacyjne i w tym sensie tytułowe rzeczowniki, tytułowe w moim wystąpieniu rzeczowniki mogą być nazywane synonimami. Przyłączam się też do głosów tych lingwistów, którzy są sceptyczni wobec tezy o istnieniu wyrazów pełni ekwiwalentnych. Nie sposób wszystkich ich teraz przywołać. Zaznaczę więc tylko, że z polskich badaczy bliskie jest mi stanowisko Alicji Nagórko, wyrażone we wstępie do dystynktywnego słownika synonimów. Podzielam jej opinię, że wiara w istnienie synonimii absolutnej wydaje się nie do pogodzenia z zasadą ekonomii wysiłku, dającą się obserwować powszechnie zarówno w komunikacji międzyludzkiej, jak i w innych sferach ludzkiej działalności rządzonej przez racjonalne prawo. Zgodnie z tą zasadą, jakiekolwiek dublowanie środków byłoby niepotrzebnym marnowaniem energii. Celem więc mojego badania jest zweryfikowanie takiej wstępnej hipotezy, że wyrazy atak, napaść, inwazja oraz agresja nie są ekwiwalentne i będę próbowała pokazać, czym one się de facto różnią. W analizie interesujących mnie wyrazów będę odwoływać się do praktyki opisu powiązanej z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki kognitywnej, opierającej się na przekonaniu, że synonimy mogą być traktowane jako wykładniki różnic w sposobach oglądu jednego obiektu, postrzeganego jednak z różnych perspektyw poznawczych, a jeśli zastosowane są w tekście, można je uważać za narzędzie kształtowania u odbiorcy określonej wizji przedstawianej rzeczywistości. Pomijam też przegląd stanowisk wokół rozumienia znaczenia leksykalnego, na przykład propozycji włączania do niego komponentów konotowanych lub też przesunięcia ich do sfery pragmatyki. Na użytek tego referatu znaczenie leksykalne traktuję szeroko, włączam zatem także cechy inne niż desygnacyjne do znaczenia, za inspirującą metodologicznie traktuję propozycję Licza, który wyodrębnił 7 elementów charakterystyki znaczeniowej wyrazu, nazywał je wszystkie te komponenty znaczeniami właśnie. Wśród nich wyodrębnił przede wszystkim znaczenie konceptualne, określane też gdzie indziej jako logiczne, kognitywne, referencyjne czy referencjalne, przedmiotowe lub denotacyjne. Określa ono to, do czego w rzeczywistości pozajęzykowej można dany wyraz odnieść, ale dalej wyróżnił 5 innych komponentów nazywanych przez badacza asocjacyjnymi. No i są to kolejno komponent konotacyjny, należą do niego badane na podstawie różnych danych skojarzenia, dalej stylistyczny, sygnalizujący
przydatność słowa w różnych typach komunikacji nadawczo-odbiorczej. Dalej afektywne, czy inaczej ekspresywno-emotywne, tworzą go informacje o uczuciach, postawach osoby, która decyduje się w danej sytuacji na wybór tego, a nie innego słowa. Wreszcie bardzo dla mnie ciekawy komponent, który on nazywa odbitem. Autor przyjmuje, że na odbiór wyrazu wpływają także inne jego znaczenia i wyrazy pokrewne. Wreszcie kolokacyjne, na które tworzą informacje, które można pozyskać o leksemie z kolokacji, czyli pewnych typowych połączeń wyrazu z innymi wyrazami. Dodatkowo oczywiście autor wymienia jeszcze interesujące mnie tutaj znaczenie tematyczne wiążące się z tym, jak dany wyraz użyty jest w strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi. W dystynktywnej analizie interesujących mnie leksemów pokażę, że komponentami różnicującymi nie są składniki określane przez Nietzsche jako komponenty asocjacyjne, a w szczególności dwa: komponent konotacyjny i komponent, który oddawany jest w oryginale tekstu brytyjskiego lingwisty jako reflective meaning, czyli ten, który nazywam tu odbitem. No i wreszcie ta różnica będzie dotyczyła także komponentu kolokacyjnego. W mojej analizie nie zabraknie także miejsca na charakterystykę ikonograficzną, czyli na informacje o tym, co o danym wyrazie mówią obrazy z nim skojarzone. Odwołam się tu do obrazów pozyskanych dzięki wyszukiwarce obrazów Google. O ich przydatności w badaniach nad językiem pisał swego czasu m.in. Mirosław Bańko, przekonując, że wyszukiwanie w internecie obrazów za pomocą przypisanych im słów można traktować jako rozszerzenie wyszukiwania informacji tekstowych, że analiza ikonograficzna może być pomocna w odkryciu różnic między synonimami, zwłaszcza tych, które trudno zidentyfikować w jakiś inny sposób, innymi metodami, a czasem te obrazy mogą potwierdzić to, do czego dostęp dały nam dane językowo-tekstowe. Przyjęty przeze mnie standardzie metodologicznym, ważną kwestią jest przyjęcie perspektywy oglądu samego języka. No i nie ukrywam, że kuszący wydaje mi się tu model panchroniczny, opisany najdokładniej w publikacjach lubelskiego anglisty Przemysława Łozowskiego i przejęty w wielu pracach kręgu etnolingwistyki kognitywnej. W tym modelu zawieszeniu ulega właściwa paradygmatowi strukturalistycznemu językoznawstwa dychotomia opisu języka traktowanego albo jako współczesny stan systemu relacji, tak jest w opisie synchronicznym, albo jako proces zmian w czasie, tak jest w opisie diachronicznym. W badaniach współczesnych sposobów pojmowania obiektów mentalnych perspektywa panchroniczna daje dostęp do pierwotnych motywacji nazewniczych, nawet jeśli dla użytkowników polszczyzny dziś nie są one widoczne ani potrzebne do właściwego posługiwania się słowami, to jednak stanowią one świadectwo sposobów dokonywanej przez wspólnotę językową interpretacji nazywanych słowami zjawisk. Pomagają też lepiej, pełniej rozumieć te słowa. Natomiast badaczowi pozwalają zobaczyć niczym w palimpseście te kolejne nawarstwienia sensu. Zatrzymajmy się więc na początek na etymologii. Polskie opracowania leksykograficzne, także te opisujące etymologię angielskich ekwiwalentów, objęcie ich kwerendą, no, ma pewne uzasadnienie ze względu na internacjonalny charakter wyrazów obcych. Odsłaniają przed nami pierwotny obraz zakrzepły w badanych słowach. Źródłem wyrazu agresja jest łaciński rzeczownik agresio, derywowany od czasownika agredio o znaczeniu etymologicznym przystępuje, przychodzę blisko, zbliżam się.
Pierwotne znaczenie słowa wolę jest zatem od wyrazistej dziś konotacji wartościującej, powiązanej z silną asocjacją negatywnych emocji sprawcy działania. A tak, choć to słowo przejęte prawdopodobnie z francuskiego, a tak ma początek we włoskim czasowniku attaccare z militarnym znaczeniem zetknąć się z wrogiem. Zwrot attaccare battaglia oznaczał przyłączenie się do bitwy. Być może ma on związek z łacińskim rzeczownikiem attactus, czyli dotknięcie, derywowanego od czasownika attingo, wchodzę w kontakt, styka się. Inwazja z kolei pochodzi od rdzenia imiennego przeszłego łacińskiego czasownika invado. Po pierwotnym znaczeniu dostaję się do środka, wchodzę, wstępuję, wnikam, wdzieram się, derywowanego od czasownika vado. Wchodzę, idę pośpiesznie. Na koniec rodzima napaść. Rzeczownik ma źródło w prasłowiańskim napaść, napad, czyli napaść, a także bieda, nieszczęście, zło, przymus. To drugie znaczenie opisywane w słowniku wileńskim jest jeszcze rejestrowane, choć z kwalifikatorem dawne, w słowniku Doroszewskiego. Musiało być żywe jeszcze w latach 70. XIX wieku, na co wskazuje datacja cytatu egzemplifikującego w słowniku Doroszewskiego. Cytat pochodzi z tekstu Bronisława Zaleskiego z życia Litwinki, z listów i notatek wydanego w Poznaniu nakładem wydawnictwa Żupańskiego w 1876 roku. Wprawdzie tylko z napaści i przynaglenia coś robią, gryzmole i tłumacze, ale nigdzie na pożytek, bo bez lubienia. Forma prasłowiańska pochodzi od przydroskowego czasownika napasti, napatki o znaczeniu pierwotnym spaść, później także i tym znanym nam współcześnie. Czasownik historycznie spokrewniony napadać do dziś wykazuje tę właśnie dwuznaczność, atakować oraz spaść w jakimś miejscu w znacznej ilości. Mówimy na przykład o gradzie, deszczu, śniegu, że on napadał. Etymologia czterech wyrazów ukrywa zatem w każdym wypadku portretowanie konfrontacji dwóch obiektów przez ich relacje w przestrzeni. Odpowiednio jednak z wykorzystaniem albo układu horyzontalnego, tak jest w agresji, w ataku, w inwazji, albo z wykorzystaniem układu wertykalnego, tak jest w napaści, przez spadnięcie z góry. Etymologia pierwszych trzech wyrazów utrwala wyobrażenie sprawcy i ofiary jako usytuowanych w tej przestrzeni odrębnych obiektów, których autonomii strzegą granice dające poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi. Pełnią funkcję ochronną, ponieważ oddzielają to, co zewnętrzne, od tego, co wewnątrz. No, na pewno psycholog mógłby to dokładniej wyjaśnić. Granice kojarzą nam się zazwyczaj z liniami określającymi obszary państwa, na którym stanują pewne zasady, ale analogicznie granice także określają terytorium każdego człowieka, to gdzie dana osoba się kończy, a zaczyna otoczenie, zwłaszcza drugi człowiek. Dzięki granicom możliwe jest wyznaczanie naszej sfery osobistej w obszarze uczuć, myśli, potrzeb, wartości, przekonań. Granicami zaznaczamy sposób gospodarowania naszymi zasobami, czasem, energią, uwagą. Mówią one o otoczeniu, jakie są nasze zasady współpracy ze światem zewnętrznym, czego potrzebujemy, na co się nie zgadzamy i tak dalej. Właśnie o problemie z granicami mówią te wyrazy, słowa agresja, atak, inwazja. Problem ten jednak jest rozpoznawane jako takie spektrum zagrożeń dla autonomii czy tożsamości jednostki albo grupy. Od agresji, gdy jeden obiekt nadmiernie zbliża się do drugiego, przez atak, w którym dochodzi do zetknięcia się obiektów,
aż do inwazji, gdzie następuje naruszanie granic jednego z obiektów i wejście drugiego obiektu w obszar wewnątrz pierwszego. Dodatkowo, tylko w znaczeniu etymologicznym napaści występuje ta informacja o dużej liczebności sprawców oraz pierwotnie silna konotacja wartościująca potwierdzona w znaczeniu zło, bieda, nieszczęście, przymus, inaczej niż w pozostałych słowach mających źródłowo charakter bardziej opisowy i niepowiązany ze sferą wartościową. Procedurą badawczą prowadzącą do ustalenia specyfiki znaczeniowej każdego z synonimów może być ewentualne porównanie innych znaczeń badanych wyrazów, poza tym, które jest przedmiotem bezpośredniego zainteresowania. Taka praktyka znana jest przede wszystkim w wypadku badania znaczeń metaforycznych. Znamy na przykład pracę Anny Pajdzińskiej, która swego czasu pokazywała na przykład, jak wyrazy pierwotnie odnoszące się do przestrzeni, a wtórnie wartościujące, typu bliski, ktoś zbliżył się, ktoś oddalił się, coś zbliżyło kogoś albo oddaliło ludzi od siebie. Jak takie słowa nie tylko oddają fakt, że ujmujemy związki między ludźmi w kategoriach przestrzennych, ale również i to, że z samym punktom w tej przestrzeni przypisujemy różne wartościowanie. Dla naszego wywodu istotne wydaje się spostrzeżenie, że w najważniejszych słownikach XX i XXI wieku znaczenie, powiedzmy, nazwijmy je roboczo militarnym czy wojskowym, dające się z grubsza opisać jako rozpoczęcie działań zbrojnych wobec innego państwa, podawane jest jako podstawowe, a wszelkie inne jako znaczenia drugorzędne, poboczne. Łatwo też zauważyć, że trend w wypadku słowników rejestrujących stan najnowszej polszczyzny do przesuwania przez redaktorów haseł słownikowych tego znaczenia militarnego, pojawia się taki trend, żeby przesuwać to znaczenie militarne na drugie miejsce albo nawet dalsze. Taka hierarchia znaczeń jest opisywana w Wielkim Słowniku Języka Polskiego w wypadku rzeczowników atak i napaść, gdzie znaczenie militarne pojawia się odpowiednio na drugim, a nawet na trzecim miejscu. Proces zmiany hierarchii znaczeń jest jeszcze silniej udokumentowany leksykograficznie w wypadku rzeczownika agresja, gdzie to znaczenie militarne opisywane jest już nie jako podstawowe, jak to było początkowo w słownikach, tylko jako drugie, trzecie i to już dzieje się w trzech słownikach, w słowniku PWN-u, w innym słowniku i w Wielkim Słowniku Języka Polskiego. Tak czy inaczej, można założyć, biorąc pod uwagę hierarchię znaczeń rejestrowanych w słownikach XIX i XX wieku, że znaczenie militarne we wszystkich wypadkach diachronicznie dało punkt wyjścia dla innych znaczeń motywowanych wybraną cechą znaczeniową podstawy semantycznej. W wypadku zaś agresji nie można wykluczyć w jej współczesnym znaczeniu militarnym jakiegoś refleksu odbicia, jakby to nazwał Licz, tego znaczenia, które dziś dla użytkowników polszczyzny jawi się jako podstawowe, czyli odnoszące się do ogółu negatywnych emocji oraz powodowanych takimi emocjami zachowań brutalnych. Rozpatrzmy zatem poza militarne znaczenia naszych rzeczowników i na kolejnych slajdach znaczenia te dla poszczególnych rzeczowników będą przedstawione za Wielkim Słownikiem Języka Polskiego z uwzględnieniem ilustrujących znaczenia kontekstów, z podaniem przykładowych opisów tych znaczeń udokumentowanych w innych polskich leksykonach XX i XXI wieku. Zestawienia zawiera także znaczenia wyróżniane w starszych słownikach dwudziestowiecznych, nieuwzględniane w słowniku najnowszym. I tak rzeczownikowi inwazja można przypisać oprócz militarnego dwa znaczenia dodatkowe.
pierwsze, masowo i źle postrzegane pojawienie się czegoś, widoczne w takich kontekstach jak inwazja komarów, stonki, szczurów, chwastów, turystów, ale także inwazja kultury amerykańskiej, języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie, elektroniki, barbarzyństwa, obcego kapitału, sekt, hipermarketów. I drugie znaczenie, rejestrowane tylko w niektórych słownikach, znaczenie specjalistyczne, medyczno-weterynaryjne, wniknięcie do wnętrza organizmu niebezpiecznych, zagrażających mu drobnoustrojów. W pierwszym wypadku konteksty odsłaniają silną dla inwazji konotację masowości wielkiej liczby sprawców. Drugie znaczenie motywowane jest silną asocjacją wchodzenia do wewnątrz, przekraczania jakichś granic oraz towarzyszącego temu zagrożenia dla tych, czego czy kogo granice zostały przekroczone. W obu wypadkach silny jest komponent wartościujący negatywny. Z kolei rzeczownik atak ma oprócz znaczenia militarnego kilka innych. No więc jest to na przykład nagłe pojawienie się, wystąpienie, nasilenie jakiegoś zjawiska ocenianego jako szkodliwe lub w danej sytuacji niepożądane. W bardziej precyzyjnych opisach leksykograficznych to nagłe wystąpienie choroby bądź jej przejawów, jak w połączeniach atak astmy, febry, choroby, epilepsji, padaczki, kolki, wymiotów, duszności, kaszlu, paroksyzmów. To wystąpienie nagłe stanów psychicznych i emocji oraz ich objawów, atak histerii, paniki, melancholii, złości, wesołości, gniewu, szału, śmiechu, płaczu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, atak zimy, niżu, śnieżycy. Wystąpienie zwykle niebezpiecznego dla życia zaburzenia pracy jakiegoś narządu, atak serca, woreczka żółciowego, wyrostka itd. Drugie znaczenie odnosi się do aktywności werbalnej. To wyjątkowo gwałtowna, intensywna krytyka. W słownikach charakteryzowana jest ona w większości właśnie jako gwałtowna, czyli mająca duże natężenie lub duży zasięg, podejmowana bez kontroli. Dalej, słowniki rejestrują dwa znaczenia specjalistyczne, sportowe. To energiczna próba pokonania przeciwnika podczas rywalizacji sportowej oraz w niektórych grach sportowych, na przykład w piłce nożnej, grupa zawodników, których zadaniem jest strzelanie bramek lub zdobywanie punktów. Wybrane słowniki podają znaczenia dodatkowe. Na przykład Wielki Słownik Języka Polskiego ujmuje je jako próbę dokonania czegoś, co jest osiągnięciem wyjątkowym lub lepszym od osiągnięć innych, jak w kontekstach atak szczytowy, atak szczytu, atak na szczyt, atak na rekord. Słownik Doroszewskiego, Szymczaka, PWN rejestrują znaczenie usilne staranie, domaganie się czegoś. Tylko Doroszewski opisuje znaczenie o mocnym uderzeniu, o niszczącym działaniu czynnika fizycznego lub chemicznego. Zilustrowane są one takimi kontekstami jak atak wirów powietrznych, atak fal morskich. A przywołane znaczenie oparte są na silnych asocjacjach ataku. Są nimi nagłość, szybkość, intensywność, duże natężenie, niszczenie, wreszcie cel. Tym celem jest przywłaszczanie czegoś, co należy do obiektu ataku oraz podobnie jak w wypadku inwazji, silne wartościowanie negatywne. W wypadku napaści najważniejsze oprócz militarnego jest znaczenie ogólniejsze, opisane w Wielkim Słowniku jako agresywny i niespodziewany atak w celu uczynienia krzywdy lub odebrania cennych rzeczy, które ktoś posiada lub które gdzieś się znajdują. Cel ilustrują takie konteksty jak napaść fizyczna, seksualna, napaść na dom, na bank, na kantor, na konwój, na sklep, napaść na tle rabunkowym, na tle rasowym, na tle seksualnym. Drugie, właściwie tożsame, jest z jednym ze znaczeń ataku, czyli właśnie ta gwałtowna krytyka kogoś lub
czegoś. W słowniku Doroszewskiego odnotowano jeszcze jedno znaczenie. Dziś już trzeba je uznać chyba za archaiczne, zaginione, obsługiwane raczej po dyferencjacji znaczeń przez rodzime, historycznie spokrewnione słowotwórczo napad. O uczuciach i stanach fizjologicznych, wystąpienie z dużą siłą, nagłe opanowanie kogoś, ilustrowane jest to znaczenie cytatami z Witkiewicza i Słowackiego. Gierymski jest pomimo wszystkich napaści, rozpaczy i zdenerwowania sprężysty, odporniejszy. I drugi cytat, we włosach wreszcie czułem takie strachów tajemne napaście. Podświetlone dzięki innym znaczeniom cechy militarnego znaczenia słowa napaść, to zatem niespodziewany charakter działania, siła sprawcy, cel sprawcy, którym jest wyrządzenie krzywdy ofierze, zwłaszcza odebranie jej własności. W tym punkcie zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy rzeczowniku agresja. Jako podstawowe można mu przypisać dziś znaczenie niemilitarne, czyli ogół negatywnych emocji, które powodują, że dana osoba zachowuje się napastliwie i brutalnie. To definicja za wielkim słownikiem języka polskiego i ilustrują to znaczenie takie połączenia jak agresja nagromadzona, nieuświadomiona, skrywana, kontrolowana, uczucie agresji, atak na agresję, napady agresji, pokłady agresji, tłumić agresji itd. oraz same zachowania spowodowane agresją, stanem psychicznym. Znaczenie to ujawnia się w kontekstach takich jak agresja słowna, agresja fizyczna, agresja w życiu publicznym, zjawisko agresji, doświadczać agresji itd. Rozróżnienie tych dwóch znaczeń odnoszącego się do stanu psychicznego i do zachowania dokonało się w słownikach dopiero w ostatnich dekadach. Po raz pierwszy w słowniku PWN, potem w innym słowniku Bańki i wreszcie w wielkim słowniku języka polskiego. Przedtem agresję interpretowano przede wszystkim wiążąc ją z zachowaniem i z postawami, a jako ich źródło podawano konkretnie takie uczucia jak niezadowolenie, gniew wobec kogoś lub czegoś. Tak na przykład czytamy u Szymczaka, że jest to zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach, wroga, agresywna, napastliwa postawa wobec kogoś. W znaczeniach typowych dla standardowej polszczyzny i rejestrowanych w słownikach współczesnych są dowody na to, że w ujęciu potocznym agresja być może pod wpływem psychologii traktowana jest jako rodzaj, nie wiem, wrodzonego popędu, który na skutek różnych sytuacji kumuluje się i co jakiś czas musi być rozładowywany. Mówimy zresztą rozładować, wyładować na kimś agresję. Nie ma zaś dowodów, by potocznie jako podłoże agresji traktowane były, jak w niektórych teoriach naukowych powstałych na gruncie psychologii, jakieś cechy biologiczne, jak geny, poziom niektórych hormonów czy neurotransmiterów, albo by agresja rozumiana była jako odpowiedź, reakcja na nieprzyjemny bodziec, ból czy lęk. W potocznym pojmowaniu agresji opisywana jest ona jako intencjonalna, przez co bliska jest ona przemocy, czyli wykorzystywaniu przewagi, do której odwołują się w obu wypadkach słownikarze. Podsumowując ten krok, można powiedzieć, że dodatkowe te niemilitarne znaczenia agresji podświetlają w obrazie działań takie cechy jak źródło działania sprawcy, którym jest utrata przez niego kontroli nad negatywnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, nienawiść oraz brutalny sposób zachowania sprawcy wobec ofiary. Sposób oparty na przemocy, czyli wykorzystaniu przewagi. Przejdźmy do aspektu słowotwórczego naszej analizy porównawczej. Każdy z interesujących nas rzeczowników należy do mniej lub bardziej rozbudowanej rodziny wyrazowej, co przedstawiam w tabeli, którą widzą Państwo na slajdzie. Atak i napaść są derywatami odczasownikowymi, odpowiednio atakować i
napastować. Więc atak i napaść są, powiedziałam, derywatami odczasownikowymi odpowiednio od atakować i napastować, a z ostatnim historycznie powiązany jest także czasownik napadać. Pierwotne nazwy czynności, atak i napaść, uległy dopiero z czasem swego rodzaju bardziej lub mniej odczuwalnej konkretyzacji. Wprawdzie nie utraciły też swojego znaczenia czynnościowego, ale też można je interpretować jako swoistą nazwę wytworów czynności atakowania, napadania, takiej wartości znaczeniowej, to co jest wynikiem czynności wskazanej przez czasownik w parafrazie słowotwórczej. Czyli odpowiednio atakować i napastować. Użytkownicy polszczyzny, chcąc mówić o samym działaniu, mają wciąż także możliwość wykorzystania form gerundialnych: napastowanie, napadanie oraz atakowanie. W wypadku agresji, inwazji, natomiast rzeczowniki trafiły do polszczyzny jako zapożyczone rzeczowniki i nie mają w swoich rodzinach czasowników o tym samym rdzeniu. Różna również jest produktywność rdzeni w obrębie każdej z grup w zakresie nazw określających sprawców czy wykonawców działania. W uzusie funkcjonują współcześnie tylko nazwy agresor i napastnik, dawniej tworzone rdzeniem z rdzeniem napad, także napadnik, udokumentowany jeszcze przez Doroszewskiego cytatem ze Staszica. W przeszłości mieliśmy w polszczyźnie także rejestrowany w słowniku warszawskim i słowniku Doroszewskiego rzeczownik inwazor. Inna jest także produktywność w zakresie określeń atrybutywnych odnoszących się do obiektów czynności, obiektów i czynności. Mamy tu odpowiednio przymiotniki i przysłówki: agresywny, agresywnie, dawniej rejestrowany także w słowniku warszawskim agresyjny, dalej inwazyjny, inwazyjnie, napastliwy, napastniczy, kiedyś również napaściwy, napastny, z silną chyba konotacją zakłócania spokoju, bo z dokonanym przez autorów słownika wileńskiego odesłaniem nie tylko do wyrazów napadający, napastujący, nacierający, ale także do natarczywy, natrętny. Mamy także przysłówek napastliwie, z kolei od rdzenia napad, napadowy, napadowo, o znaczeniach wyraźnie odrębnych niż przymiotnik napastliwy i przysłówek napastliwy. Tylko w rodzinie wyrazowej napaści mieliśmy kiedyś odrębny, rejestrowany przez słownik warszawski przymiotnik odnoszący się do obiektu działania, napadły, czyli napadnięty, osaczony oraz zasypany, zalany. Droga śniegiem napadła. To przykład ze słownika. Wyrazy spokrewnione słowotwórczo oczywiście pozostają w pewnym związku, najwyraźniej widocznym zapewne między podstawą słowotwórczą i derywatem. Relacje między nimi opierają się wszak na pewnych więziach nie tylko formalnych, ale także semantycznych. U podstaw procesów derywacyjnych pewne skojarzenia dotyczące podobieństwa, na przykład kształtu, koloru, rozmiaru itd. O więziach tych pisała Krystyna Waszakowa w monografii poświęconej kognitywno-komunikacyjnym aspektom słowotwórstwa i ilustrowała tę właściwość derywatów słowotwórczych na przykład przymiotnikiem ołowiany, derywowanym od rzeczownika ołów. Autorka pisała wtedy: przymiotnik ołowiany z podstawą ołów może łączyć relacja podobieństwa w zakresie dwóch cech: ciężaru i koloru. Pierwsza leży u podstaw wyrażeń: ołowiane nogi, ołowiane powieki ze zmęczenia, ołowiana atmosfera. Druga określeń: ołowiane niebo, ołowiane chmury. Pewne związki jednak w moim przekonaniu są obecne także między słowami o dalszym pokrewieństwie. Istnieje wszak między nimi nie tylko jakieś podobieństwo formy przez obecność w ich budowie tego samego komponentu morfologicznego, ale także podobieństwo znaczenia, którego nośnikiem zapewne pozostaje wspólne dla całej rodziny rdzeń słowotwórczych. W każdym wypadku semantyczny związek między takimi spokrewnionymi formalnie wyrazami opiera się na pewnej wybranej cesze albo wybranych cechach, komponentach znaczeniowych, które składają się na szeroko rozumiane
znaczenie morfemu rdzennego. W każdym z wyrazów z rodziny wybrana cecha wysunięta jest jakby na plan pierwszy, a inne składniki znaczenia pozostają ukryte w tle. Z tego powodu zilustrowane dalej w tabeli wyrazy będą odnoszące się do nazw wykonawców czasownikowych, nazw samych czynności oraz atrybutów, mogą okazać się przydatne dla naszych celów, czyli dla celu analizy destynktywnej. Ograniczenia czasowe nie pozwalają mi oczywiście zaprezentować ich wszystkich dokładnie, pokażę więc tylko na wybranych przykładach, jak znaczenie wybranych słów z rodziny słowotwórczej może stanowić takie źródło diagnostyczne dla potwierdzenia niektórych z tych komponentów znaczeniowych interesujących nas synonimów, które udało się już ustalić na podstawie innych procedur badawczych, czyli badania etymologii czy badania znaczeń, innych znaczeń tych wyrazów. I tak w wielkim słowniku zarejestrowanych jest 7 znaczeń czasownika atakować. Wśród nich 3 mogą nas zainteresować szczególnie. Podaję je za wielkim słownikiem języka polskiego. Oddziaływać negatywnie na kogoś lub na coś, powodując osłabienie, uszkodzenie lub zniszczenie. Drugie, krytykować w sposób wyjątkowo gwałtowny, intensywny i uporczywie starać się zainteresować odbiorcę. Znaczenia te najwyraźniej oparte są na silnych konotacjach dla ataku, mianowicie gwałtowności, intensywności oraz niszczącej potencji działania sprawcy. Z kolei wśród słów w rodzinie wyrazów spokrewnionych z inwazją mamy udokumentowane przez niektóre słowniki rzeczownik inwazyjność o znaczeniu opisywanym u Szymczaka jako zdolność drobnoustroju do przenikania w głąb organizmu ludzkiego lub zwierzęcego oraz rozprzestrzeniania się w nim, co zwykle prowadzi do choroby. Jest to także przymiotnik inwazyjny. Bańko w innym słowniku opisuje jego znaczenie jako łączące się z ingerencją w organizm, na przykład polegający na wprowadzeniu do środka instrumentów badawczych lub przeprowadzeniu operacji chirurgicznej. Mamy też choroby inwazyjne w medycynie, takie choroby, które są następstwem targnięcia do organizmu pasożytu. Wszystkie przywołane wyrazy oparte są zatem na silnej konotacji wtargnięcia w głąb, naruszenia granic. Przejdźmy do analizy obrazów, do których dostęp daje nam wyszukiwarka Google po wpisaniu odpowiednich słów. Po wpisaniu w okienko wyszukiwarki wyrazu napaść najczęstsze obrazy udostępniane przez wyszukiwarkę przedstawiają zaciśnięte palce złożone w pięść podczas wyprowadzania ciosu albo dłoń z ostrym nożem lub bronią palną. Zwróćmy uwagę, że w naszej kulturze zaciśnięta pięść zwrócona kostkami w kierunku obserwatora to jest gest symboliczny, oznacza moc, siłę, czasem również wiarę w sprawczość, ale także gotowość do zdecydowanego działania. Silnie kojarzy się z uderzeniem. W takiej funkcji używany jest na przykład przez ruchy robotnicze, także przez podczas strajków, manifestacji. Porównajmy także odznakę, która mam nadzieję, że się Państwu wyświetliła, przynależności do batalionu AK Pięść, biorącego udział w czasie powstania warszawskiego w zgrupowaniu Radosław. Skojarzenie z uderzeniem jest chyba bardzo silne, skoro nasz rodzimy kułak to słowo, które oznacza jednocześnie zaciśniętą pięść oraz cios wykonany pięścią. Nie jest chyba też przypadkiem, że właśnie zaciśnięta pięść odwrócona nadgarstkami w kierunku obserwatora stała się skonwencjonalizowanym znakiem pomóż mi, takim dyskretnym sygnałem, który można wysłać do kogoś, kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby, kiedy nie możemy głośno zawołać o pomoc, a gest ten informuje o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Wyszukiwarka Google zatem potwierdza tymi znalezionymi tekstami ikonicznymi te komponenty funkcjonalnej charakterystyki wyrazu napaść, który ustaliliśmy już innymi metodami.
Napaść kojarzona jest z siłą i z celem, którym jest wyrządzenie zła ofierze. Jest nim przede wszystkim wyrządzenie krzywdy, zwłaszcza odebranie życia, sensy te ujęte, kształt metafory zaciśniętej pięści lub obrazu trzymanych w dłoni ostro zakończonego noża, pistoletu, przedmiotów, które uchodzą za podstawowe i najczęściej używane narzędzia zbrodni. Po wpisaniu w okienko wyszukiwarki wyrazu agresja najczęściej udostępniane obrazy przedstawiają w pierwszej kolejności osoby, które krzyczą. Krzyk to, jak uważają psychologowie, reakcja instynktowna związana z nieopanowaniem emocji. Ludzie często tłumaczą swój krzyk tym, że puściły im nerwy. Nie zawsze wszak krzyk jest przejawem negatywnych emocji, na przykład złości, gniewu, bezradności. Choć w rzeczywistości nie zawsze jest przejawem przemocy. Krzyczą przecież kibice, kiedy nasi zdobywają bramkę, albo wtedy, kiedy przeciwnik strzeli gola, krzyczą fani na koncertach i ich zachowania nie noszą znamion przemocy. Krzyk silnie jednak kojarzony jest z sytuacją, gdy ktoś chce się wyżyć, zademonstrować swoją dominację nad innymi. Ludzie podnoszą głos, bo chcą w ten sposób kogoś podporządkować. Wyszukiwarka Google zatem potwierdza znalezionymi tekstami koniecznymi te komponenty funkcjonalnej charakterystyki wyrazu agresja, które ustaliliśmy już też innymi metodami. Agresja przez metaforę krzyku kojarzona jest z nieopanowaniem negatywnych emocji, z demonstrowaniem dominacji. Po wpisaniu w okienko wyszukiwarki wyrazu atak najczęściej udostępniane obrazy przedstawiają przede wszystkim sceny zniszczenia. Ruiny miejskie, zgliszcza, pogorzelisko i są to dziś obrazy bezpośrednio powiązane z wojną w Ukrainie. Potwierdza się w ten sposób silna konotacja zniszczenia. Pierwsze obrazy udostępnione przez wyszukiwarkę po wpisaniu w okienko słowa inwazja może nas w pierwszym momencie wprawiać w zawód, bo są to odesłania do tekstów kultury. Inwazji, ekranizacji powieści Jacka Finneya pod tytułem Inwazja porywaczy ciał oraz do polskiego reportażu TVP zatytułowanego właśnie Inwazja, a także do powieści Andrzeja Meleszki dla dzieci zawierającej w tytule Rzeczownik Inwazja. Chodzi o książkę Magiczne drzewo Inwazja i wreszcie do tłumaczonej na język polski książki Inwazja z Denis Medesa, Filipa Dajka i Raya Nelsona. Spróbujmy jednak i z tego pozornie niesatysfakcjonującego nas odkrycia zrobić użytek dla naszej analizy. Nie sposób przeoczyć faktu, że znakomita część wskazanych tekstów kultury należy do konwencji science fiction. Dotyczą te teksty kultury przybywających na Ziemię hipotetycznych przedstawicieli jakiejś inteligentnej formy życia pozaziemskiego. W powieści Dajka i Nelsona Ziemię podbili obdarzeni zdolnościami telepatycznymi przybysze z Ganymedesa, którzy wyglądem przypominają wielkie robaki. W filmie z 2007 roku Inwazja, kosmiczne zarodniki atakują ludzi podczas snu i zmieniają ich formę życia wyglądającą i mówiącą jak człowiek, ale odartą ze wszelkich ludzkich uczuć. W książce Meleszki na Ziemię przybywają ogromy. We wszystkich tych tekstach podbija Ziemię jakaś obca ludziom cywilizacja. Chce rozszerzyć granice swoich wpływów, przekraczając granice Ziemi. Ujawnia się więc silna konotacja inności, obcości kulturowej. Wbrew pozorom, na podobnej konotacji oparty jest tytuł polskiego reportażu Inwazja. Został wyemitowany w TVP1 w październiku 2019 roku w specjalnym wydaniu programu Alarm, po głównym wydaniu wiadomości. Dotyczył marszów organizowanych przez środowiska LGBT. Zostały one przedstawione przez autorów nie jako spontaniczne demonstracje postulujące akceptację miłości,
ale jako zorganizowaną, podstępną akcję polityczną z własną ideologią, z jakąś redefinicją natury człowieka, płci, miłości, rodzicielstwa. Portretowane są zatem jako wszyscy ci napastnicy portretowani są zatem jako cywilizacyjnie czy kulturowo obcy, którzy chcą siłą przekazać nam ich wartości i zniszczyć nasze dziedzictwo kulturowe. No i przechodzę do wniosku. Analiza tego materiału językowego, ikonograficznego potwierdza, myślę, postawioną na wstępie hipotezę o braku ekwiwalencji synonimów atak, napaść, agresja, inwazja. Te różnice między kognitywnymi obrazami zakrzepłe w tych słowach spróbujmy ująć na koniec w postaci takich zdań, które opisują wszystkie cechy sceny działania podświetlone odpowiednio przez każdy z czterech synonimów. Na czerwono zaznaczyłam te, które opisują cechy specyficzne dla danego rzeczownika. To jest natomiast na czarno te, które występują, które są wspólne, tak, z innymi. W wypadku agresji sprawca zbliża się do ofiary. Źródłem działania sprawcy jest nieopanowanie negatywnych emocji, jak złość, gniew, nienawiść. Sprawca zachowuje się brutalnie, demonstruje swoją dominację. Mówiący silnie wartościuje negatywne działania sprawcy. Atak. Sprawca styka się z ofiarą, sprawca działa w sposób gwałtowny, szybko, działania jego mają szeroki zasięg, działania sprawcy są intensywne. Sprawca chce wyrządzić jakieś zło ofierze, zwłaszcza pozbawić ją życia, niszczyć albo odebrać własność ofiary. Mówiący silnie wartościuje negatywne działania sprawcy. Inwazja. Sprawca przekroczył granicę, wtarnął wewnątrz terytorium ofiary. Sprawca jest kimś kulturowo obcym. Wielka jest liczba sprawców. Mówiący silnie wartościuje negatywnie działania sprawcy. I wreszcie napaść. Sprawca spada na ofiarę jakby od góry. Ofiara nie spodziewa się działania sprawcy. Działania sprawcy są nagłe. Sprawca jest silny. Sprawca chce wyrządzić jakieś zło ofierze, zwłaszcza pozbawić się życia, niszczyć albo odebrać własność ofiary. Mówiący wartościuje negatywnie działania sprawcy. No i tyle może dzisiaj Państwu opowiedziałam. Dziękuję.